Witam wszystkich ponownie. Dziś pokażę Wam, jak zrobić pyszną kremówkę budyniową z przepyszną masą na bazie budyniu i masła. U mnie ajer koniakowa, ale tak naprawdę możecie użyć dowolnego smaku budyniu. No i otulona w chrupiące ciasto francuskie. Będzie pysznie. Idealne do kawy. Zapraszam na przepis. Zaczynamy od ugotowania budyniu. Mam w garnku przygotowane już mleko. W sumie do tego przepisu potrzebujemy 1,2 L mleka. Odlałam sobie 300 ml tutaj, resztę zagotowuję razem ze szklanką cukru. I opakowanie cukru waniliowego. Zamieszam, żeby cukier mi się troszeczkę rozpuścił i nie przypalił. A ja w pozostawionym mleku zamieszam 3 czubate łyżki mąki. Do mąki dodaję również 3 opakowania budyniów. I tutaj zupełna dowolność. Zależy, jaki smak ciasta chcecie otrzymać. Ja najczęściej używam śmietankowy, ale czasami mogę poszaleć i zrobię sobie z innym smakiem. Dzisiaj udało mi się kupić budyń o smaku ajer koniaku. I taki sobie dzisiaj zrobię. Może to być czekoladowy, może być malinowy. Jaką kremówkę chcecie? Znalazłam jeszcze fajne, ciekawe słony karmel i kokos. Też fajnie się sprawdzą. To już zależy od Was. 3 budynie wsypujemy również do mąki. 3 sztuki. Budynie mam bez cukru. Jeśli mielibyście budynie z cukrem, musicie zmniejszyć odrobinę ilość cukru. Mąkę z mlekiem i z budyniowym proszkiem rozmieszamy. I jak zagotuje nam się mleko, ugotujemy gęsty budyń. Mleko nam się zagotowało, więc możemy naszą mieszankę budyniową wlewać. Gotujemy gęsty budyń, cały czas mieszając, żeby nie było grudek. Ogień najlepiej teraz zmniejszyć odrobinę i jeszcze chwilkę pogotować, żeby dobrze nam odparował. I wyłączamy. Wyłączony budyń nakrywam folią spożywczą, tak żeby dotykała budyniu. Dzięki temu nie zrobi mi się na nim skorupa. Teraz musimy poczekać, aż budyń nam całkowicie wystygnie. Masa budyniowa nam stygnie. Musimy teraz upiec placki francuskiego ciasta. Potrzeba nam 2 opakowania ciasta, ponieważ jedno na pół będzie za mało. Musimy teraz wyciąć ciasto na wymiar blaszki. Robię to w odwrotną stronę, ponieważ moja blaszka jest minimalnie szersza od góry i akurat będzie wtedy idealnie, żeby ją wyciąć, bo ciasto minimalnie się skurczy podczas pieczenia. Odcinam tak, jak jest blaszka. To, co nam zostaje, możemy wykorzystać i upiec sobie zapiekanki, czy na słodko, czy na słono. Wystarczy na słodko, wystarczy pokroić na przykład na pół czy na 3, położyć jakiś owoc na wierzchu, polać odrobinę miodem i zapiec. Będą równie pyszne. Wykorzystam sobie ten papier do pieczenia, na który zawinięte było ciasto. Przełożę na blaszkę od piekarnika, nakuję widelcem. Tak samo zrobię z drugim ciastem, bo potrzebujemy dwa takie placki. Jeden na spód, drugi na wierzch. Tak przygotowane płaty ciasta pieczemy kolejno w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni Celsjusza, góra-dół, i będziemy piekli je przez około 10–15 minut, żeby się ładnie zrumieniły. Jeśli w trakcie zauważycie, że za mocno dalej ciasto wyrasta, kilka razy nakłujcie widelcem. Placki upieczone, czekamy aż przestygną. Możemy kończyć masę. Blaszkę wyłożyłam sobie papierem do pieczenia. Jeszcze raz powiem tylko, że to blaszka ma rozmiar 24×28. Jest to mały prostokąt. Wyłożyłam sobie ją papierem, żeby potem łatwiej ciasto wyjąć z blaszki. Do misy robota. Wrzucam 200 g miękkiego masła. Budyń mam już całkowicie wystudzony. To jest bardzo, bardzo ważne, bo jeżeli będzie chociaż trochę ciepły, masa nam się zważy. Zmiksuję teraz masło i będę stopniowo dodawać po łyżce wystudzony budyń, aż powstanie puszysta masa. Masa gotowa. Możemy składać nasze ciasto. Na spód blaszki kładziemy pierwszy placek ciasta francuskiego. Na ciasto wykładamy całą masę budyniową. Wygładzamy. Nakrywamy drugim płatem ciasta. Lekko dociskamy, również żeby nie połamać, i wstawiamy do lodówki, najlepiej na kilka godzin, żeby masa ładnie stężała. Ja trzymałam moje ciasto w lodówce całą noc, pięknie mi stężało, a ciasto pozostało chrupiące. Jeszcze tylko po wierzchu posypiemy cukrem pudrem i gotowe, można kroić. Kroimy najlepiej ostrym nożem z ząbkami, takim do pieczywa. I gotowe. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTubie. Do usłyszenia!